Kościół Zepsutego Boga, czyli organizacja w świecie fundacji SCP opisanej na stronie pisarskiej poświęconej fikcyjnej organizacji, ma od wieków jednego zaciętego wroga. Grupę, która wychwala przerażające bóstwo, praktykuje kanibalizm i rozsiewa wszędzie choroby w imię większego dobra, a jego członkowie pragną sami stać się bogami. Mowa tu oczywiście o wyznawcach sarkicyzmu. Ja jestem Pio, a dziś przedstawię wam dokładnie, kim są sarkiści. Jeśli nie wiesz, czym jest Fundacja SCP albo Kościół Zepsutego Boga, polecam obejrzeć ci najpierw dwa filmy, w których tłumaczę całe założenia uniwersum. Ale jeśli już wiesz, co z czym się tutaj je, to zapraszam do oglądania, bo to temat naprawdę bardzo rozwinięty i tajemniczy. W tym filmie najpierw omówimy ogół organizacji sarkistów, na jakie sekty się dzielą i jakie są ich zadania, później przedstawię wam hierarchię i rangi poszczególnych członków kultów, a także opowiem o mitologii i bóstwie, w które kultyści wierzą. Na sam koniec zaś wisienka na torcie. Konkretne odłamy danych sekt sarkickich i gdzie występują w dzisiejszych czasach. Tak więc zaczynajmy. Nazwa sarkicyzm pochodzi od greckiego słowa sarx, czyli mięso, ciało. Zwolennicy kultów sarkickich praktykują bowiem rytualny kanibalizm, ofiary z ludzi, ulepszenia ciał, taumaturgię, czyli sztukę czynienia cudów, manipulacji wymiarami i zawieranie paktów z istotami spoza naszego świata. Wszystko to osadzone w motywie manipulacji materią organiczną, manipulacji mięsem. Sarkiści to GOI, czyli organizacja w świecie fundacji SCP wymyślona przez Metafizyciana, jednego z pisarzy SCP Wiki. Do niego również należy autorstwo większości SCP związanych z kultami sarkickimi. Są organizacją tajną, wiedzą o nich tylko inne organizacje anomalne, takie jak Fundacja SCP albo Kościół Zepsutego Boga. A udało im się to osiągnąć poprzez ukrywanie się w odludnych miejscach i trzymanie się starych tradycji, albo wręcz przeciwnie, włączenie się do społeczeństwa i ukrywanie się w nim pod postacią arystokratów. Tę pierwszą grupę, odłączoną od cywilizacji, nazywamy odłamem kultów protosarkickich, a tę drugą, bardziej nowoczesną, kultami neosarkickimi. Obie sekty omówię w późniejszej części filmu, więc oglądajcie do końca. Wszystkie odłamy sarkicyzmu łączą jednak wspólne cele i wspólne wierzenia, a ich ogólna doktryna to apoteoza, czyli wiara w to, że istota ludzka może osiągnąć boskość. Sarkiści uznają swojego założyciela, wielkiego karcystę Iona, za człowieka, który osiągnął lub jest w trakcie osiągania statusu Boga. Dzisiejsi sarkiści żyją w przekonaniu, że sami mają również dążyć do osiągnięcia boskości. Czy to przez Iona, czy w jakiś sposób wywyższając się nawet ponad niego. Wiąże się to bezpośrednio z rządzą. Rządzą władzy, która towarzyszy sarkitom na co dzień. A przejawia się ona także w teofagii, czyli dosłownie pożeraniu bogów. Sarkiści uznają istnienie innych bogów oprócz swojego jedynego bóstwa, Yaldabaoth. Jednak ich nie czczą, a uważają, że są to istoty, które mogą pożreć i zyskać ich siłę i zdolności magiczne. Dalszym punktem w doktrynie sarkicyzmu jest ofiara, czyli poświęcenie osoby dla dobra wielu, bądź poświęcenie grupy dla dobra jednostki. Czy to rytualny kanibalizm, czy poświęcenie bydła, sarkiści uważają, że uszkodzona tkanka z ich rytualnymi zdolnościami odradza się jeszcze potężniejsza. To samo tyczy się umysłu. Proces niszczenia i regeneracji. Sarkiści oddają cześć chorobom, odkryto bowiem kaplice z powiększonymi węzłami chłonnymi i guzami nowotworowymi złożonymi w ofierze. Kultyści traktują zakażenia jako świętość, sposób na pozbycie się najsłabszych jednostek i dlatego starają się je jak najbardziej rozprzestrzenić, ale przede wszystkim dążą do tego, by rozprzestrzenić mięso. Czyli ulepszać się genetycznie, rozsiewać wszędzie religię sarkizmu i dążyć do własnego rozwoju ku celowi ostatecznemu. Dla każdego odłamu jest on inny, czy to koniec świata, czy stworzenie raju dla ludzi, wiadomym jest, że fundacja nie może pozwolić sarkistom na ukończenie swoich religijnych planów, jakiekolwiek trudne by to nie było. Swoją drogą, sama nazwa sarkiści to określenie obraźliwe, wymyślone przez starożytnych mekkanitów, przodków dzisiejszego kościoła Zepsutego Boga. Jednak używana jest praktycznie przez wszystkich, aż po dziś dzień. Sami kultyści nazywają natomiast siebie mianem Nalka, czyli głód. Pomówmy teraz o mitologii i hierarchii sarkistów. Fundacja SCP niewiele wie na temat celów czy aktualnej organizacji kultów, jednak niektóre informacje udało się rozszyfrować i doprowadzić do światła dziennego. Standardowa hierarchia sarkistów wygląda następująco. Na początku mamy osoby mianowane Orin, czyli najniższą rangą hierarchii sarkickiej. Wyznawcy, którzy nie pochodzą z sarkickich rodów, zaczynają właśnie od tego poziomu. Tuż nad nimi są Zend, czyli członkowie rangi średniej. Wyżej mamy Volutar, zazwyczaj płci żeńskiej w kultach protosarkickich, czyli doradcy karcystów.
Karcyści zaś to duchowi i świadcy liderzy organizacji sarkickich, uznawani biologicznie za nieśmiertelnych, mogą przyjmować różne formy i posiadają różnorakie zdolności anomalne. Dalej mamy klawigarów, czyli wysokich karcystów. Jest to pozycja w przybliżeniu analogiczna do postaci świętych. Obecnie znamy imiona tylko czterech klawigarów: Nadoxa, Lovatar, Oroka oraz Sarn. Ich życiorysy omówię w osobnym filmie. Na samym szczycie znajduje się Ozirmok, czyli wielki karcysta. Jest to najwyższa ranga w hierarchii i jest zarezerwowana jedynie dla wielkiego karcysty Iona, który jest główną postacią w mitologii sarkistów, ich jedynym prorokiem i swego rodzaju boską postacią. Ion jest nierozłącznie związany z głównym bóstwem w mitologii sarkistów, czyli starym bogiem, zwanym Yaldabaoth. Zwana jest również bogożercą, pożeraczem, jego lub jej falującą bezkresnością, wielkim przesiewaczem, łożyskiem chaosu i wieloma innymi określeniami. W skrócie, według sarkistów to jedyny prawdziwy bóg, podstawa mocy we wszechświecie. Przedstawiany jest zarówno jako niszczyciel, jak i przypadkowy twórca życia. Pamiętacie, jak wspominałem o podejściu sarkistów do innych bogów? A pamiętacie, jak w filmie o kościele zepsutego boga mówiłem o stworzeniu świata, bogach Mykhane i Yaldabaoth? To była wersja stworzenia świata według Mykhanitów. Sarkiści postrzegają to zupełnie inaczej. Uważają, że wszechświat nie ma początku ani końca, że istnieją nieskończoności wymiarów, a egzystencja i życie to tylko brutalny skutek uboczny chaosu we wszechświecie. Tym samym burzy to podejście kościoła zepsutego boga do sarkistów. Oni bowiem uważają, że między ich bogiem, bogiem maszyn i intelektu, Mekhane, a boginią mięsa i instynktu, Yaldabaoth, trwa wojna i że sarkiści i Mekhanici są odwiecznymi wrogami. Sarkiści natomiast uważają Mekhane za podrzędnego boga, a sam kościół zepsutego boga uważają po prostu za kolejną przeszkodę, a nie żadne nemezis dla ich jedynej królowej, Yaldabaoth. Neosarkiści czczą ją, a protosarkiści opisują jako prawdziwego wroga ludzkości. Bez względu na to, jak jest opisywana, wiemy, że jest wielkim monstrum, które przemierzało wszechświat w towarzystwie sześciu pozaziemskich istot, zwanych Archonami. Te istoty opisywane są jako pozbawione twarzy wcielenia pierwotnego chaosu, ich prawdziwe formy niemożliwe do ogarnięcia ludzkim umysłem. Historia Archonów łączy się z wielkim karcystą Ionem. Według podań religijnych, dzięki nim powstało sześć prób Iona, które ten musiał przejść, żeby stać się mistrzem rytuałów i praktyk powszechnych w sarkizmie, wyrywając się ze śmiertelności. Postać wielkiego karcysty Iona sama w sobie swoją drogą jest bardzo ciekawa i momentami zagadkowa, a nawiązuje mocno do historii powstawania sarkicyzmu. Ion urodził się bowiem w mieście jednej ze starożytnych cywilizacji, wymyślonych na potrzeby uniwersum SCP, i doprowadził do buntu niewolników, by następnie z pomocą nowej religii opartej na mięsie prowadzić swój lud do wyzwolenia. Stąd też pochodzenie jego imienia, które oznacza dosłownie niszczyciel więzów. To jednak temat na zupełnie inny film, bo nie zmieszczę tutaj całej historii sarkicyzmu. Tak więc, jeśli chcecie zobaczyć film o pełnej historii kultów sarkickich, o Imperium Xia, więcej szczegółów o wojnach z kościołem zepsutego boga, a także dogłębną historię wielkiego karcysty Iona, jego czterech świętych klawigarów i wielkiego miasta Adytum, zostawcie pozytywną ocenę pod tym filmem, dokładnie w tym momencie, i napiszcie komentarz, a to da mi znać, czy mam robić o tym materiał. Pomijając dawne dzieje sarkicyzmu, przeskoczmy sobie od razu do czasów teraźniejszych. Jak współcześnie wyglądają dwa największe odłamy sarkicyzmu? W sumie są od siebie na tyle różne, że można by nazwać je osobnymi religiami, ale mimo wszystko pochodzą od tych samych przodków i skupiają się wokół podobnej doktryny. Zacznijmy więc od protosarkicyzmu. Protosarkiści występują na terenach Europy i Azji, w miejscach wyizolowanych. Są zazwyczaj biedni i wrogo nastawieni do ludzi z zewnątrz. Unikają kontaktu z nowoczesnym światem i są niechętni względem jakiejkolwiek technologii. Nierzadko niszczą zaawansowaną elektronikę, jeśli taka zostanie przez nich znaleziona. Cenią sobie pokorę i samopoświęcenie. Znane odłamy protosarkistów to m.in. Solomonari, związani silnie z rumuńskim folklorem i SCP-2191, fabryką Drakuli, znajdującą się właśnie na terenie tego państwa. SCP-2191 jest fabryką nieludzkich istot, które co noc wykradają się na polowanie, by dokarmiać żyjące pod ziemią monstrum, które zaślubione jest wielkiemu karcyście Ionowi. Członkowie odłamu Solomonari pomagają im i trzymają wszystko w tajemnicy, a bezsilna fundacja SCP musi na to pozwolić, bo inną, jedyną opcją byłoby wysadzenie całego Półwyspu Bałkańskiego. Niegdysiejsze serce kultu Solomonari znajduje się w fortecy w południowych Karpatach. Kolejnym odłamem protosarkistycznym jest Kościół Czerwonych Żniw, czyli sekta mieszkająca w SCP-2133, małej nienazwanej wiosce na terenie Rosji w północnych górach uralskich.
Kościół ten praktykuje rytuał regeneracji, podczas którego zmarli są odbierani jako noworodki z pól rzepy, znajdujących się w wiosce. Członkowie mówią, że ten rytuał ma trwać, dopóki na świat nie nadejdzie ponownie raj, starożytne miasto Sarkistów, Adytum. Obecnie uważa się, że Kościół Czerwonych Żniw kontrolowany jest bezpośrednio przez monstrum, karcystę Alka, który zamieszkuje podziemia pobliskich gór, które połączone są z wioską serią tuneli kończących się pod wioskowym kościołem. Ostatnim znanym odłamem protosarkizmu są Watula, którzy na początku byli błędnie utożsamieni z Agori, czyli astetycznymi hinduskimi wędrowcami, znanymi z pośmiertnych rytuałów. Wzbudzają strach i respekt wśród zamiejskiej biedoty w indyjskich rejonach, a pochodzą od karcysty Waski, który, jak twierdzą, nadszedł z północnego zachodu, dając im jego błogosławieństwo i karząc plagą ich wrogów. Neosarkizm, w przeciwieństwie do protosarkizmu, tylko powierzchownie przypomina inne obecne sekty. Jego wyznawcy przyjmują nowoczesność. Tak jak protosarkizm jest podzielony, tak neosarkizm jest zjednoczony. Pamiętajmy, że sarkicyzm nie jest tylko systemem wierzeń, ale też starożytną kulturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Język adytycki, tradycje, normy społeczne, więc neosarkistom tym trudniej jest ukrywać się, żyjąc jednocześnie otwarcie w społeczeństwie. Dla sarkistów bowiem zachowania takie jak morderstwa, tortury czy gwałty są często i gęsto całkowicie normalne i zgodne z moralnością. Jako swego rodzaju rodowód, neosarkiści przywiązują szczególną uwagę do więzów krwi. Ukryta arystokracja zwana wysoko urodzonymi bądź czarnej krwi, a małżeństwa ich członków tworzą pakty i fundamenty potężnych rodzin sarkistycznych. Wśród znanych odłamów neosarkistów mamy Czuwanie Adytum, czyli najstarszą organizację sarkistyczną w Ameryce Północnej, związaną silnie z SCP-2480, niedokończonym rytuałem, stworzonym w roku 1952, w którym to też zapewne organizacja przestała istnieć. Fundacja obawia się jednak, że Czuwanie Adytum przetrwało swoją porażkę. Teoretyzuje się, że odnowiony kult jest obecnie pod kontrolą Vivian Durand-Croy, prezesa firmy finansowej. Czarna Loża Łowcy to anomalny kult kryminalny działający w państwach dawnego bloku wschodniego. Czarna Loża została połączona z wyłudzeniami, morderstwami, kradzieżami, hazardem, handlem ludzi i bronią, a wszystko to naszpikowane anomalnymi właściwościami ich członków. Ofiary loży były znajdowane nabite na pal, przebite dużymi organicznymi kolcami z kości i chityny, a nieboszczycy często nosili oznaki rytualnego kanibalizmu. Ezoteryczny zakon Białego Robaka to ostatni znany odłam neosarkizmu, działający na terenie Europy. Zakon jest kultem sarkickim, działającym pod przykrywką bractwa o tematyce okultystycznej, założona przez węgierską szlachtę pod znaczącym wpływem ich nadwornych magów, Solomonarii. Religia przekształciła się z ukrytej wiary pogańskiej w sekretne narzędzie właścicieli ziemskich. Skoro mamy już za sobą podstawy, to możemy ruszać dalej, jest bowiem jeszcze naprawdę wiele do omówienia w temacie sarkistów, Jaldabaoth czy Zepsutego Boga. Mamy przecież całą historię sarkistów, od starożytności aż po miasta z innych wymiarów, dalej konkretne SCP, tak jak Kościół Czerwonych Żniw, czy niedokończony rytuał, a nawet całą listę mutacji, które sarkiści przeprowadzają i jakie istoty przywołują do naszego świata. Jeśli Cię to zainteresowało, to zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem i daj znać w komentarzu, który z tematów i obiektów SCP w temacie sarkistów chciałbyś, żebym rozwinął. A także jeśli jesteś tutaj nowy i podoba Ci się ten cały mroczny klimat, to zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji i dzwonka, a nie ominą Cię kolejne materiały z pokręconego świata Fundacji SCP. To było wszystko o sarkistach, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.